Jak zauważyłam ostatnio na moim kanale, trochę mniej jest wyświetleń i trochę mniej osób mnie ogląda, ale to chyba spowodowane jest tym, że nagrywam coraz mniej rzeczy o treningu, a bardziej się koncentruję aktualnie na tematach dotyczących zdrowia. No szkoda, że tak mało ludzi jest zdrowiem zainteresowanych w porównaniu z ilością osób trenujących, ponieważ jakby jest taki stereotyp, że jeśli trenujesz, to jesteś zdrowy, jeśli trenujesz, to zastanawiasz się, jak poprawić swoje zdrowie, ale to widać najwyraźniej w parze ze sobą nie idzie. No cóż, cieszę się, że Wy mnie oglądacie, czyli mówię tutaj do wszystkich osób, które zostały na moim kanale i które jakby są zainteresowane kwestiami zdrowotnymi, ale wracając do tematu dzisiejszego odcinka, jak wygląda dysbalans hormonalny? Uzależnione to wszystko jest od poziomu dwóch hormonów, o czym już wcześniej też mówiłam, estrogen i progesteron będą w dużym stopniu harmonizowały swoje funkcje. Wracając do tematu odcinka, ponieważ ktoś przyszedł i na siłowni pojawiło się parę osób, w związku z czym przerwałam na chwilę rozmowę, ale wracając do tematu dysbalansu hormonalnego i problemów z zajściem w ciąży, musimy przyjrzeć się dwóm podstawowym hormonom, które są odpowiedzialne za cykl menstruacyjny u kobiety. To jest estrogen i progesteron. Jak dobrze wiecie, bardzo często występuje u kobiet tak zwana dominacja estrogenów, ale dominacja estrogenów nie wynika z podwyższonego poziomu tychże estrogenów, ponieważ dominację estrogenów można nawet stwierdzić u kobiet po okresie menopauzy, czyli w momencie niepracujących jajników one mają bardzo dużo estrogenów nadal. A czym to jest spowodowane? To jest spowodowane tym, że androgeny transportowane do tkanki tłuszczowej będą konwertowały do estrogenów i nawet kobiety w okresie menopauzy mogą mieć podwyższony poziom estrogenów wynikający z posiadania tkanki tłuszczowej. Niekoniecznie jest to estrogen wytwarzany właśnie w jajnikach, albo na przykład kobiety po zabiegu usunięcia macicy, również macicy i narządów rodnych, czyli jajników, również mogą mieć wysoki poziom estrogenów spowodowany indukcją i produkcją androgenów i transportem do tkanki tłuszczowej i tamże również transformacji do estrogenów, więc jakby poziom tych hormonów może być zróżnicowany ze względu na pochodzenie. Każdy skupia się na poziomie estrogenów, nikt jednak nie bada i nie sprawdza tak naprawdę poziomu progesteronu. To jest hormon, za co jest odpowiedzialny progesteron. Progesteron jest odpowiedzialny za owulację. Miesiączkowanie bardzo często przebiega i może przebiegać bez owulacji, gdzie tylko występuje krwawienie miesięczne. Lekarze, którzy podczas wizyt u siebie w gabinetach zaczynają przepisywać dziewczynom progesteron w zastrzykach, to będzie skutecznie hamowało endogenną produkcję progesteronu, więc to jest takie błędne koło i jakby zalepianie dziur czymś, co nie działa na dłuższą metę. To może wywołać owulację w jednym cyklu, natomiast w drugim już nie, bo egzogenny progesteron tym bardziej zahamuje endogenną produkcję. Wiele osób zwraca niesamowitą uwagę na kwas foliowy, na jod, żeby prawidłowo funkcjonowała tarczyca. To oczywiście jod ma pewne powinowactwo do transwersji T4 do T3, czyli aktywnej formy hormonów tarczycy, natomiast bez prawidłowego stężenia estrogenów ta tarczyca nie będzie działała, ponieważ tarczyca jest bardzo dobrze hamowana przez nadmiar estrogenów, czyli w momencie, kiedy jest na przykład otyła dziewczyna i ona chce schudnąć, my się często przyglądamy tarczycy, czy nie ma niedoczynności tarczycy, czy nie ma Hashimoto, czy nie ma zwolnionych w związku z tym jakichś procesów metabolicznych i spalania tychże kalorii, produkcji energii, czyli tam uczucie zimna, czyli jakiś brak energii, apatia, brak libido, to są te oznaki niedoboru hormonów tarczycy, czy nieprawidłowej funkcji tarczycy. Natomiast
Tarczyca jest hamowana przez estrogeny, czyli tutaj trzeba jakby z kilku stron spojrzeć na hormony właśnie u kobiety, bo nie tylko tarczyca, i to nie jest indukowane, zaburzenia tarczycy nie są indukowane naszą dietą, albo co jeszcze teraz mi się przypomina, bardzo popularna teoria mówiąca o tym, żeby kobiety nie jadły substancji, które się nazywają goitrogeny, ponieważ one to w brokułach i w takich typu, że to jest w ogóle wiedza z dietetyki, którą też mnie uczyli, którą też czytałam w wielu książkach, ponieważ goitrogeny zawarte w brokułach, zawarte w kapuście, one będą wpływały na zaburzenia wchłaniania jodu i przez to będzie upośledzona transformacja T4 do T3 aktywnej formy hormonów tarczycy. Może z jednej strony to jest prawda, na działanie tarczycy większe powinowactwo będzie miał poziom estrogenów, ksenoestrogenów, na to się należy przyjrzeć, i tutaj są główni sprawcy tychże zaburzeń w kobiecym ciele. Próba odchudzenia, bardzo zależne od hormonów kobiecych, są bardzo zależne od tarczycy, ale jeszcze bardziej są zależne od estrogenów. Tak? Więc zwróćmy zawsze uwagę na to, jaki jest ich poziom. Mówi się, że kobiety w okresie menopauzy mają obniżony poziom estrogenów, dlatego lekarze zalecają hormonalną terapię zastępczą, leki estrogenowe zalecają fitoestrogeny z soi, z jakichś innych substancji pochodzenia roślinnego, ale to też nie do końca ma się z prawdą, ponieważ ksenoestrogeny i ilość estrogenów produkowanych z androgenów przez tkankę tłuszczową, już o tym wspomniałam przed 2 czy 3 minutami, jest nieporównywalnie duża, więc jeżeli kobieta przechodzi okres menopauzy, ale ma podwyższoną ilość tkanki tłuszczowej, to ona absolutnie nie będzie miała niedoboru estrogenów, ona może mieć wręcz za dużo estrogenów, więc to będzie kolejna kaskada, którą sami uruchamiamy dzięki bardzo życzliwie nam życzącym lekarzom. Przyjrzyjmy się bardziej indywidualnemu zapotrzebowaniu i indywidualnemu poziomowi, ponieważ bardzo wiele dziewczyn widzę, bardzo wiele kobiet widzę, które mają typowe objawy dla dominacji estrogenów. Więc przyglądamy się głęboko sobie, jeżeli macie jakieś pytania, możecie z nami zadawać pytania, jeżeli nie jesteście czegoś pewni. Wy jako faceci, którzy ćwiczycie, może niekoniecznie macie z tym problem, bo tutaj wasze estrogeny mogą wynikać z konwersji testosteronu, z kolei w gruczołach piersiowych na przykład, tak? Ale to jest inna bajka, inny temat do nakręcenia wideo. Pamiętajmy o tym, żeby pomagać naszym kobietom, żebyście wy, panowie, chociaż wiem, że już w tym momencie bardzo wiele osób, które mnie oglądało, przestało mnie oglądać, ponieważ mało mówię o treningu, więcej mówię o zdrowiu, ale ja uważam, że powinniśmy się zajmować zdrowiem tak dobrze, jak samo zajmujemy się treningiem, ponieważ bez zdrowia i bez odpowiedniego myślenia i balansu hormonalnego treningu dobrego nie będzie, ponieważ nie bez przyczyny mówi się, że odpowiedni balans i odpowiedni poziom progesteronu wpływa na to, że kobieta staje się silniejsza również, więc nie tylko estrogeny, ale również o progesteron należy zadbać. Tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piszcie mi w komentarzach, o czym chcielibyście się jeszcze dowiedzieć. To na pewno na ten temat też nagramy jakiś fajny odcinek z mikrofonem może, albo już w gabinecie do mojej pracy, żebyście lepiej słyszeli. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.